Cześć, ja jestem Sarczo, to przed wami 95. odcinek naszej serii Zagrajmy w Dying Light 2 Stay Human i jest to prawdopodobnie ostatni materiał, w którym w całości skupiam się na aktywnościach pobocznych, no bo już chciałem dzisiaj w pełni nadrobić wszystko, co jeszcze miałem do nadrobienia, a od kolejnego materiału moglibyśmy już powracać do fabuły. Na początek przeniosłem się tutaj jeszcze w okolice kantyny Rybie Oko, żeby ulepszyć kolejne schematy, bo poza nagraniem po raz kolejny troszkę pozbierałem trofeów z zarażonych i dzięki temu mogę już maksymalnie ulepszyć wspomagacz odporności na obrażenia. Teraz będę jednocześnie trzy takie wspomagacze mógł wytwarzać, a do tego obrażenia otrzymane będą zmniejszone o 50%, więc to jest naprawdę całkiem spoko opcja. No poza tym to na zbyt wiele już sobie teraz nie mogę chyba tutaj pozwolić, bo nie mam tych trofeów zbyt wiele. Tak więc odchodzimy stąd i na dobry początek rozegramy sobie misję u Harpera. Jest to oczywiście ta aktywność popremierowa, wprowadzona w ramach aktualizacji. Tutaj u Harpera można na początek sobie wykupić kupony misji. Ja już wykupiłem 10 takich kuponów, każdy kosztuje 200 próbek zmutowanych tkanek, więc trochę wydałem i dzięki temu mogę nawet 10 razy podejść do tej podstawowej misji Harpera, którą znajdziemy w Old Ville Door. Przeniesiemy się tutaj i wtedy się za to zabierzemy. Szczerze mówiąc, spodziewam się, że będę tutaj to wiele razy powtarzał, bo już miałem kilka prób, żeby się zapoznać z tą misją. Nie jest to takie proste i zanim to wykonam, to pewnie trochę powtórzeń jeszcze będzie. Mamy tutaj elitarną misję i standardową misję Harpera. Zaczynamy od tej pierwszej, bo żeby odblokowała się druga, to najpierw tą tutaj musimy odblokować, tylko czy tam raczej zaliczyć. Tylko jeszcze jedna rzecz, a właśnie, bo tutaj jeszcze biegałem ostatnio i odkryłem, że znowu coś z tym zadaniem SWAT się pojawia, więc to też dzisiaj nadrobimy. Ale najpierw przejdźmy do wytwarzania i właśnie wytwórzmy sobie te wspomagacze odporności na obrażenia, żebym miał tutaj jakiś zapasik, bo to będzie podstawa, żeby zarówno ten wspomagacz odporności zaaplikować, jak i wspomagacz mięśni, co zwiększy obrażenia bronią do walki wręcz. To działa trochę krócej, bo 3 minuty. Okej, to tutaj sobie przygotuję już na dobry początek. Tylko że chyba mam złe teraz wybrane w ekwipunku, to też musimy sobie zmienić. To będzie to. I teraz tylko, żeby się nie pomylić, czy tutaj jest wspomagacz mięśni, wspomagacz odporności. No dobra, możemy w takim razie do tego podejść. No i mówię, jeśli nie uda mi się to teraz od razu, no to pokażę wam to podejście, które już będzie skuteczne. No dobra, słuchajcie, ja tutaj wykorzystuję już drugi kupon i na dobry początek odpalam sobie te wspomagacze mięśni i wspomagacz odporności. Kurczę, teraz wykorzystałem dwa tego samego typu, świetnie. Straciłem tylko cenne sekundy. To jest pomieszczenie, gdzie jak pamiętacie, za pierwszym razem od razu zginąłem, jak się za to zabierałem. Nie wiedziałem, czego się spodziewać. A teraz już rozprawiłem się z tą małą grupką, a to tak naprawdę dopiero początek. Ogólnie mamy dostać się do określonego punktu na mapie. Ja tutaj na razie wymijam jak najwięcej tych zarażonych i staram się rozprawiać przede wszystkim z wyjcami, bo jeśli ich nie załatwię, to niestety, ale będzie tych zarażonych tutaj coraz to więcej. Więc to jest poważny kłopot. Rzućmy tam dalej koktajl Bołotowa, no bo tutaj będę z całą pewnością ciągle atakowany. A jeśli tam rzucimy koktajl, to istnieje szansa, że na chwilę zatrzymam tych zarażonych i będę mógł przejść od razu dalej. Uwierzcie mi, potrzeba tutaj było wielu powtórzeń, żeby mniej więcej sobie obcykać, jak tutaj sobie z nimi wszystkimi radzić. Ale dobra, bo mamy kolejnego wyjca, od razu już go załatwiłem i tu musimy bardzo uważać, bo tu będziemy przez całą grupę atakowani. Naprawdę lekko nie będzie. Rzucam cały czas te koktajle. Rzućmy jeszcze jeden. Nie ma co tutaj żałować, bo to sobie też je wytwarzałem. Dobra, w międzyczasie podleczmy się tak w ogóle.
Swoją drogą to powinienem raczej wyciągnąć wojskową apteczkę i mieć ją tutaj w zanadrzu. A teraz uwaga, bo tutaj mamy tego szarżującego zarażonego i moją taktyką jest zwabić go tutaj jak najdalej i liczyć na to, że po prostu go zgubię. Jak pobiegnę wystarczająco szybko, to on nie zdąży mnie dogonić, a ja w tym czasie powinienem móc sobie odblokować tutaj dalsze przejście. Mam nadzieję, że to się uda. Okej, chyba się uda. Jakoś się dało radę na szczęście. Teraz jest moment, żeby się podleczyć. I tutaj bardzo szybko przebiegamy, bo mamy przemieńca. Jeśli zrobimy to wystarczająco szybko, to dostaniemy się do ostatecznego pokoju, gdzie mamy całą grupę zarażonych do pokonania. I tego głównego. No i tutaj cała zabawa tak naprawdę ma się zakończyć. Bo kiedy wiele razy powtarzałem właśnie to wyzwanie, to w ogóle byłem ciekaw, gdzie to wyzwanie się kończy. I poszukałem odpowiedzi w internecie, no i właśnie okazuje się, że to tutaj. Dlatego też ja mam nadzieję, że dam sobie radę. Tylko powiem wam, że jeszcze damy sobie tutaj teraz paski zdrowia, jeśli chodzi o zarażonych, bo ten główny ma całkiem spory pasek zdrowia. Dobrze by było jak najszybciej go załatwić. A też prawda jest taka, że ja kurde, już ten wspomagacz mięśni, to mi nie działa. Dobra. Jeszcze dodatkowo wspomagacz odporności szybko. Okej. Wycofać się. Jeszcze wojskowa apteczka, żebym miał czas i szansę. No dobra, zobaczymy. Mamy teraz te obrażenia zwiększone, nie da się ukryć. A spróbuję jeszcze porażające strzały. Ciekaw jestem, jak to zadziała. Może właśnie powinienem z łuku raczej atakować teraz. Czekajcie. Jeszcze są strzały wybuchowe. Dobra, to powinno chyba wystarczyć, powiem wam. Najlepiej oczywiście w miarę możliwości celować w głowę. Ale wszystko wskazuje na to, że go załatwię za momencik. Trochę tych strzał musi tutaj pójść. Nie wiem, ja te porażające ciągle, kurczę, wykorzystuję, a nie wybuchowe. O, teraz działa. Dobra, wykończmy go już może tym rozłupywaczem, bo i tak powinienem zdążyć. Byle tylko jakiegoś karygodnego błędu nie popełnić, proszę bardzo. I mamy w nagrodę próbki zmutowanych tkanek, fioletowy i pomarańczowy rdzeń kryształu. Jednocześnie to oznacza, że odblokowała się misja elitarna Harpera, tylko że tutaj potrzebujemy kuponu właśnie do tej elitarnej misji. No to już jest zaliczone, więc ja teraz muszę powrócić do Harpera i u niego te kupony sobie wykupić. Jak widziałem wcześniej, no to te kupony do elitarnej misji są oczywiście droższe, ale no mimo wszystko zdecydujemy się. No tutaj 500 próbek wymaganych, a jeszcze ranga 9 wymagana w rozdziale, a to ja jej w tym momencie nie mam. No cóż, czyli na tym sobie poprzestaniemy, przynajmniej jeśli chodzi o ten odcinek. Ja z tego, co się zorientowałem, no to ta sama misja właściwie tutaj występuje, tylko że z trudniejszymi przeciwnikami. Też musimy od punktu A do punktu B w tych samych lokacjach to przechodzić. No zobaczymy. To już jest tak czy siak taka dodatkowa aktywność, którą chciałem wam pokazać w ramach ciekawostki. Kto wie, może jeszcze przed samym końcem serii uda się nabić ten 9 poziom. Jeśli nie, to też się nic strasznego nie stanie. Przejdźmy zatem do istotniejszych rzeczy dostępnych już w ramach samej podstawki Dying Light 2. Rzeczy, które musimy zrobić, żeby zaliczyć tę grę w 100%. A więc przede wszystkim pisaliście mi, że o ile jakiś czas temu tutaj zbierałem różne zawartości skrzynek w tym zatopionym mieście,
to jeszcze przynajmniej kilku nie zabrałem, więc powróciłem tutaj, żeby to wszystko poeksplorować i po prostu pokażę wam, gdzie się te brakujące skrzynki znajdują. W momencie, jak zacząłem tutaj pływać, to pojawił się jeden znak zapytania. Drugie miejsce też już odkryłem za pomocą lornetki, ale na początek tutaj sobie płynę. No i faktycznie mamy tutaj jedną skrzynkę, więc spróbuję ją otworzyć. Tu oczywiście jest bardzo trudny zamek, więc musimy sobie tą minigierkę szybko teraz rozwiązać. Udało się i przy okazji, no mam nadzieję, że uda się tutaj zgarnąć coś ciekawego. Jest strasznie ciemno, mimo że niby mam odpaloną latarkę. No i proszę, jest 9. poziom, jeśli chodzi o rękawice, a także broń, więc całkiem spoko. No tutaj zresztą ja już też taką broń miałem. Okej. No a do tego te rękawice mogę sobie przydzielić. Dajmy je, rękawice mistrza. No i będę ruszał dalej. W momencie, jak znajdę jakieś kolejne miejsca, to wam je po prostu pokażę. Proszę bardzo, kolejny znak zapytania ujawnił się w tym miejscu, więc będziemy znowu nurkować. I po raz kolejny dobierzemy się do zawartości, ponieważ za każdym razem tutaj będziemy mieli ten bardzo trudny stopień zamka, no to musimy, jesteśmy zmuszeni, żeby tę minigierkę rzeczywiście zaliczyć. Nie można tego w żaden sposób pominąć, nawet mimo, że mamy wytrychy maksymalnie rozwinięte. Ale dobra, zaraz się uda otworzyć. Minimalnie troszkę w bok. Muszę sobie to ustawić. Teraz będzie ok. No jeszcze troszeczkę brakuje. Ok. Nie można się ani trochę pomylić praktycznie. I znowu nic nie widzę. Ale są dwa przedmioty. Morfina. I topór kata do tego wszystkiego. Dokładnie to będzie tutaj. I teraz tak, jeśli chodzi o ten topór kata, tak wyglądają statystyki, czyli jakoś nawet niespecjalnie dobrze. Miałem nadzieję, że może przy każdym budynku będą te rzeczy do zebrania, ale nie. No bo na przykład tutaj nie było żadnego znaku zapytania. Chociaż pamiętajmy, że my tutaj wcześniej zbieraliśmy inhibitory też. Tak w ogóle cały czas jeden ostatni inhibitor jest do zdobycia tutaj. Więc żebym też o tym nie zapomniał. No ale na razie odkryłem tu jeszcze kolejne nieznane miejsce. I oczywiście będzie to znowu zatopiony zrzut. A patrzcie, tym razem trudny zamek, czyli możemy otworzyć automatycznie. Bardzo dobrze, to nam trochę przyspieszy cały proces. Ochraniacze mistrza na 8. poziomie i morfina do tego wszystkiego. Te ochraniacze będzie można chyba sobie ustawić, proszę bardzo. 9. pancerz ubioru, 9 punktów właściwie tego pancerza. Szukamy dalej. Kolejny zatopiony budynek i kolejny zatopiony zrzut. Proszę bardzo, też poziom trudny, czyli znowu otwieramy od razu. Dziwna sprawa, że w tym przypadku właśnie tak słabo latarka działa. Pamiętam, że jak szliśmy tutaj po inhibitory, to no jednak było z tym łatwiej. To będzie tutaj konkretnie ten zatopiony zrzut i teraz rzućmy okiem tylko na tę broń zdobytą. Tak to wygląda, czyli raczej mi się nie przyda. Nieco bardziej na wschód, też pomiędzy budynkami oczywiście możemy znaleźć znowu zatopiony zrzut. I po raz kolejny zamek trudny. To wreszcie się troszeczkę wzbogacimy, kurczę, jeśli chodzi o wyposażenie. Przecinacz papieru, ale to też poziom 8, a nie 9. Tutaj to znalazłem. Kolejna sprawa, możemy sprawdzić broń. 351 punktów obrażeń. I teraz nie jestem pewien. W końcu co ja zabrałem? Tutaj poziom 8, górska kurtka, możliwe, że to to? Chyba tak, bo poza tym nie widzę, żeby coś było na wyższym poziomie, a właśnie na pewno to był poziom 8.
No dobra, kontynuujemy poszukiwania. Co ciekawe, nieco bardziej na południe też można jeszcze coś znaleźć. To już nie jest przy budynku. Ciekawa sprawa. Mamy tutaj strój taktyczny, nakrycie głowy, no i do tego trochę zasobów. I patrzcie, to jest w tym miejscu. Tutaj wygląda, jakbyśmy byli przy jakiejś tamie, tylko że też oczywiście zatopionej. W każdym razie zobaczmy, czy jest to warte. O, pancerz na 10 punktów oceniony, czyli całkiem nieźle. Kawałek musiałem przepłynąć, ale jest znowu przy budynku zatopiony zrzut. Po raz kolejny otwieramy automatycznie. No, całe szczęście, że teraz jednak mamy te zrzuty, gdzie jest trudny poziom otwierania zamków. Akurat wyposażenie, które tutaj mamy, nie będzie mnie interesować. Tak to wygląda. No a sam zrzut w tym miejscu. To co? Nie wiem, czy tutaj dalej eksplorować, czy jednak się za to zabrać najpierw. Na razie jednak ruszyłem na północ i na szczęście nie muszę tego żałować, no bo też tutaj mamy kolejną zatopioną skrzynkę. Dopiero później można tam na wschodzie jeszcze poszukać dodatkowo czegoś. Jest też swoją drogą trofeum za to, że wszystkie takie skrzynki pootwieramy. Strój epidemiczny, ale poziom siódmy. Kurczę, szkoda, że nie dostajemy tych dziewiątych poziomów, bo to jest ciągle coś gorszego od tego, co miałem do tej pory. No, w każdym razie to mieliśmy tutaj. Jak się można było domyślać, pobliski budynek znowu kryje coś podobnego. Otworzymy z tej strony. I tym razem znowu morfina i skórzana kurtka. Tylko na poziomie siódmym po raz kolejny. Coś nie mamy szczęścia. Bo to wszystko no, pójdzie raczej na sprzedaż tylko. No to teraz chyba możemy ruszać tutaj. Co ciekawe, jest to oznaczone jako zamknięty zrzut z powietrza, ale nie. To tutaj normalnie jako zatopiony zrzut też mamy. Nazewnictwo nie jest chyba aż tak istotne. Rękawice znowu na siódmym poziomie, ale co ciekawe, mamy też katanę. Takiej broni jeszcze w tej grze chyba nie widziałem. Obrażenia nienadzwyczajne, niestety. Do tego jeszcze te rękawice sprawdźmy. Też nienadzwyczajne raczej. Tu jest jeszcze jeden budynek, też spróbuję to sprawdzić. Już myślałem, że teraz będę musiał obejść się smakiem, bo tam między budynkami tego nie było, ale zaraz obok tak naprawdę. Więc praktycznie na jedno wychodzi. Też to otwórzmy. No i co to? Buty chirurga. O, i proszę. Mamy wspomniane przeze mnie wcześniej trofeum, żeby znaleźć wszystkie zrzuty w grze. Tak więc to był ostatni. Całkiem spoko. Macie zatem widoczne, gdzie są tutaj w tym zatopionym mieście te różne zrzuty. Całkiem sporo ich było, nie sądziłem, że aż tyle. A do tego oczywiście różne były tutaj w mieście. I to głównie te na dachach, więc teraz mieliśmy jednak coś innego, jakby nie patrzeć. Niektóre nawet były bardzo wysoko. No, to grunt, że kolejna aktywność zaliczona. To zabierzmy się w takim razie jeszcze za parę zaległych trofeów. A więc po pierwsze, mamy tutaj osiągnięcie Nie patrz w górę za wykorzystanie zdolności Roztrzaskanie na 50 wrogach. Teraz trofeum Nie włócz się za to, żebyśmy 50 wrogów pokonali włócznią do rzucania. Możemy to zrobić zarówno na ludziach, jak i na zarażonych. Jest też osiągnięcie Moder za to, żeby zmodyfikować przynajmniej 50 razy naszą broń. I tutaj można to zrobić w ten sposób, że talizmany na bieżąco zmieniamy. Za każdym razem jest to nowa modyfikacja i proszę bardzo,
Akurat wpadło osiągnięcie. Jest to całkiem łatwe do wykonania w ten sposób. Oprócz tego spróbujemy wykonać kopnięcie z wyskoku po podwójnym biegu po ścianie. I proszę bardzo, udało się. Jest osiągnięcie, trzeba było najpierw na jedną ścianę skoczyć, później na drugą i prosto z tej drugiej ściany uderzyć w tym przypadku zarażonego. Oczywiście musimy najpierw mieć odpowiednie zdolności odblokowane. W tym momencie zabierzemy się za zaległe zadanie. Było tu coś wielkiego, część piąta. Jest to quest bardzo powtarzalny, dodany w popremierowej aktualizacji. Poprzednie cztery części już wam prezentowałem w którymś odcinku. Polegało to tak naprawdę na tym, żeby w różne miejsca na mapie dostawać się i walczyć z takimi potężnymi zarażonymi. No a na koniec w części piątej dostaliśmy naprawdę przesadzony cel, żeby szukać po mapie 10 tego typu zarażonych. Są to zbóje. Jednego już swego czasu wyeliminowałem w jednej z dzielnic, a teraz zabiorę się za pozostałych 9. No i najpierw zaczynam od Trinity. Oczywiście nie szukałem tych zbójów sam, po prostu też skorzystałem z dostępnej w sieci mapki, żeby nie tracić czasu, bo po prostu nie wyobrażam sobie w ten sposób szukać igły w stogu siana. Może by wiele godzin to zajęło, a i tak bym tego nie znalazł. Więc tutaj pokażę wam po prostu, gdzie mamy tych zbójów, a także zaprezentuję po prostu samą końcówkę danej walki wraz z naszymi wspomagaczami odporności i mięśni. Idzie to całkiem szybko, kiedy jeszcze wykorzystuję tego zbójeckiego rozłupywacza, więc to powinno być przede wszystkim takim problemem, żeby dostać się z punktu A do punktu B, no i tak powtórzyć kilka razy. Proszę bardzo, kolejny zbój za chwilę będzie pokonany. Całkiem niedaleko można go znaleźć od tego pokazanego wam przed chwilą. Przeszukajmy go jeszcze, bo trochę tych zmutowanych tkanek możemy przy okazji zdobyć. No i patrząc na mapkę, tym razem nie w regionie Trinity, tylko tutaj w Houndfield, ale w tej północnej części mogliśmy z nim powalczyć. Teraz będziemy musieli się przenieść do Horseshoe, gdzie tych zbójów jest więcej. Teraz mamy płonącego zbója, ale to nie powinien być wielki problem. Naprawdę dużo, kurczę, dają te dwa wspomagacze, które sobie maksymalnie rozwinąłem. Proszę bardzo, mamy 4 na 10 już pokonanych. Po raz kolejny przeszukajmy go. Jesteśmy przy strefie kwarantanny GRE, tak naprawdę. I jak już mówiłem, w samej dzielnicy Horseshoe. Bardzo blisko mamy kolejnego zbója płonącego. Wyleczmy się jeszcze w międzyczasie, żeby nas nie pokonał. Okej, idealny unik. No jeszcze trochę. Proszę bardzo. Piąty pokonany. Przeszukajmy go raz jeszcze. No i proszę bardzo, to będzie tutaj. Zaraz przy piekarni, pracowni artystycznej, a także przy wieży ciśnień. No i w Horseshoe tak naprawdę mamy tylko jeszcze jednego zbója. Tym razem w południowo-zachodniej części tej dzielnicy. No i został już właśnie pokonany. To będzie w tym miejscu. Pokażę wam też miejscówkę, w której można znaleźć jednego zbója, którego już pokonałem wiele odcinków wcześniej. To jest tutaj ta okolica. Normalnie on gdzieś tutaj powinien się pojawić. A jest to w regionie Downtown. Już jesteśmy, jak widzicie, w Central Loop, no bo tutaj pozostałych trzeba będzie załatwić. No tutaj w pobliżu mamy opuszczony sklep, jest kryjówka nocnego biegacza, mamy pracownię artystyczną na południe od stacji metra Downtown Court. To jednak absolutnie nie jest jedyny tego typu przeciwnik w tej dzielnicy. Drugiego mamy nieco bardziej na wschód, konkretnie na moście. Już za moment go pokonamy. Proszę bardzo. Tym razem mieliśmy elektrycznego zbója. Trofeum z zarażonego. I proszę bardzo. Jesteśmy w tej części downtown. Jest tutaj ten most i właśnie tutaj trzeba tego zbója pokonać.
Teraz na dobre trzeba się przenieść do Garrison, bo tutaj jest znowu więcej niż jeden zbój do pokonania. Ósmy właśnie załatwiony. Dobra, mamy chwilkę spokoju, żeby pokazać, gdzie jesteśmy. Północno-wschodnia część Garrison, blisko wiatraka Hikora. Musiałem przejść kawałek na zachód, żeby spotkać jeszcze jednego elektrycznego zbója. Jak spojrzymy sobie na mapkę, no to będzie to dokładnie to miejsce. Ta ostatnia trójka zbójów to w ogóle tak blisko siebie jest ustawiona, bo wszystkich znajdziemy właśnie w dzielnicy Garrison. Po tego ostatniego musiałem przejść jeszcze bardziej na zachód. W ogóle jest tutaj pełno innych zarażonych, którzy trochę przeszkadzają. Ale nie jest to nic, z czym byśmy sobie nie mogli poradzić. Ostatnie ciosy. No i wreszcie ukończyliśmy to zadanie poboczne. Dostaliśmy 3 pomarańczowe rdzenie kryształu, więc nie dość, że samo zadanie było bardzo nużące i powtarzalne, to jeszcze nagroda nie jest jakaś nadzwyczajna. Tego ostatniego pokonałem tutaj na moście w Garrison. No to teraz w takim razie sprawdźmy jeszcze, o co chodzi z tą misją Sfat, o której wam mówiłem wcześniej. Przecież zdobyliśmy już trofeum za zaliczenie tego wątku, a jednak wykrzyknik się jeszcze pojawił tutaj przy stacji metra w Trinity. Rzeczywiście mamy z kimś do pogadania. No, i to ten, który był pomysłodawcą tego całego Sparkera. Aleś ty prędki? Cierpliwości, daj mi więcej czasu. O co niby chodzi? Okej. I zadanko zniknęło. To nie, mam wrażenie, że po prostu coś się może popsuło, bo ja już faktycznie przecież zdobyłem trofeum, ostatecznie skończyło się to na tym, że spotkaliśmy tam tę małą dziewczynkę i po rozmowie z nią otrzymaliśmy trofeum za to, że wątek z kartami Sparkera został zakończony. No a tutaj być może coś się jakby zaktualizowało w razie jakiegoś glitcha, bo wiem, że też niektórzy gracze się borykali z tym, że ktoś się nie pojawiał, a teraz różne aktualizacje wychodziły. Może po prostu ten wykrzyknik miał umożliwić niektórym graczom kontynuowanie i dokończenie tego zadania, a w moim przypadku po prostu to nie było potrzebne. Z kolejnych zaległości pójdziemy po ostatni inhibitor w grze. W tym przypadku nie otrzymujemy za to osiągnięcia, ale przy okazji też sobie to zdobędziemy. Tutaj trzeba zanurkować najwyraźniej. Tak jak pokazywałem wam wcześniej w odcinku, znajduje się to na obrzeżach tych regionów tutaj w Central Loop. Dokładnie pod mostem. I możemy sobie też sprawdzić. Tutaj jest informacja. Zebrane inhibitory 125 na 126. No i zaraz się to zmieni. Otwieramy z tej strony. No i zabierzmy wszystko. Proszę bardzo. Dostępne ulepszenie. Potwierdza się zatem to, co mówiłem wam swego czasu, że jeśli jeden atrybut, w moim przypadku wytrzymałość, ulepszymy sobie maksymalnie, no to wtedy na ten drugi atrybut będziemy mogli maksymalnie sobie poświęcić 16 poziomów. Użyj 3 inhibitorów i rzeczywiście wytrzymałość na maksymalnym poziomie, a zdrowie na poziomie 16. Nie da się przy jednym podejściu jednocześnie maksymalnie rozwinąć wytrzymałości i zdrowia, bo tutaj mamy poziom 26. No i proszę, zebrane inhibitory max, czyli mamy absolutnie wszystko. No to teraz pora zabrać się za brakujące przedmioty kolekcjonerskie. Coś, co staram się nadrabiać w ostatnich materiałach. Tutaj mamy już wszystkie murale. Brakuje 3 nagrań, ale to już mówiłem, że są do zdobycia dopiero w misjach fabularnych. No i jeszcze zostały nam pamiątki. Więc na początek przeniosłem się do Horseshoe.
Ogólnie jeśli chodzi o Old Villador, to już niewiele tak naprawdę zostało tych różnych tekstów. I na początek, jeśli chodzi o Horseshoe, no to tutaj mamy dostać się do opuszczonego sklepu i tam w środku znajdziemy rzeczywiście coś. Tutaj mamy wejście. Trzeba tylko uważać na zarażonych, jako że wchodzimy tutaj za dnia. Ale mamy notatkę. Jest to pocztówka z Villador, ale z czasów świetności tego miasta. Na zdjęciu widoczne są katedra St. Paul, wieżowiec VNC oraz zamek. No proszę, to możemy zobaczyć, jak to kiedyś się wyglądało. Tym razem znajdujemy się na granicy Horseshoe i Quarry End. Zaraz pokażę wam konkretne miejsce, tylko trzeba by tutaj zeskoczyć na dobry początek. I wchodzimy do tego budynku, patrząc na mapkę. To będzie to miejsce niedaleko konwoju i opuszczonego sklepu. Możemy dostać się na górę i to będzie moim celem, aż wejdziemy do mieszkania, gdzie możemy zdobyć kolejny list. Już parę takich listów znajdowaliśmy. No a tutaj jest następny. Słodko-gorzki koniec. No zapewne dotyczy to tej pary. Sprawdźmy. Drogi Marku, kiedy będziesz czytał ten list, mnie i Agaty już nie będzie. Nawet jeśli nasze ciała wciąż gdzieś tam będą, my przeniesiemy się gdzieś indziej. Gdzie? Być może będziemy wieść życie po śmierci. To by było niezłe, zważywszy na fakt, jakie piętno odcisnęła na nas śmierć. Wybacz, że odchodzimy tak nagle bez uprzedzenia. Gdybyś wiedział o tym wcześniej, próbowałbyś nas powstrzymać. Co najmniej próbował. Czytając te słowa, z pewnością będziesz wściekły. Pewnie pomyślisz, że to egoistyczne z naszej strony, albo tchórzliwe, i możesz mieć rację. Ale z pewnością zrozumiesz, musisz zrozumieć, ponieważ jesteś, byłeś naszym najlepszym przyjacielem. Nie wyobrażaliśmy sobie żyć tak dłużej. W ciągłym strachu, dzień za dniem, niszczyło nas to i w końcu zniszczyło. Byliśmy już zmęczeni. Co jest dość zabawne, bo ani Agata, ani ja nie przespaliśmy spokojnie nocy przez ostatnie 10 lat. Strach towarzyszył nam za dnia, towarzyszył i w nocy. Nigdy ci tego nie mówiłem, lecz w końcu mniej boję się zarażonych niż innych ludzi. Po upadku u każdego najgorsze instynkty wybiły niczym szambo. Zamiast się jednoczyć i pomagać sobie nawzajem, by ludzkość przetrwała, wszyscy skoczyli sobie do gardeł. Wraz z Agatą byliśmy zrozpaczeni ciągłymi przejawami małostkowości, okrucieństwa i egoizmu. Łatwiej było nam walczyć z potworami, niż dłużej stawiać czoła ohydnemu obliczu ludzkiej natury. Mamy nadzieję, że zrozumiesz naszą decyzję i się z nią pogodzisz. Dziękujemy ci za wszystkie spędzone razem chwile. Byłeś naszym najlepszym przyjacielem na całym świecie. Gerard i Agata. No rzeczywiście, po lekturze takiego listu można mieć głębsze przemyślenia na temat tego, jak ten świat tutaj się zmienił. Na południu Quarry End czeka safe do otwarcia. Uwaga tylko na zarażonego. Musimy dostać się do tego budynku na górę. I patrząc na mapę, to będzie dokładnie to miejsce. Tutaj jest zamknięty safe, a w tym miejscu znajdziemy notkę. Sprawdźmy zatem, co to będzie za kod tym razem. Przedmioty kolekcjonerskie i gdzieś na dole. Tutaj. O kurczę. Całe działanie. 1000 na 100. Znaczy, Boże, 1000 podzielić na 10. Czyli 100 plus 6666 plus 22000. No dobra, czyli 22676. Dobra, może to po prostu wybierzmy tutaj, bo tak na ślepo, ale żebym się nie pomylił. 22000 miało być, prawda? Okej. 670, czyli musimy 67 wybrać. I 66, tak? No tak, niczego nie pomyliłem.
No, wydawało się tylko na pierwszy rzut oka takie skomplikowane. A patrzcie, mamy tutaj znowu czerwoną kaczuszkę. Ostatnio się nad tym zastanawiałem, a tymczasem później się zorientowałem i w trakcie montażu dodałem wam napisy, że zebranie 7 czerwonych kaczek doprowadzało do odkrycia wyzwania parkurowego, w którym mogliśmy sobie pojeździć na rowerze. Okazało się jednak, że w ramach którejś popremierowej aktualizacji twórcy usunęli możliwość zabierania tych kaczek, a więc też usunięta jest możliwość rozpoczęcia tego wyzwania. Być może kiedyś to wyzwanie powróci, ale na czas nagrywania tego odcinka nie jestem w stanie tego zabrać, więc nie mogę też wam tamtego wyzwania pokazać. Prawdopodobnie chodzi po prostu o to, że gracze wykorzystywali sposób, aby móc sobie jeździć na rowerze, również poza wyzwaniem. Więc no cóż, zamiast naprawić po prostu te kwestie, to zdecydowano się totalnie wyzwanie usunąć i możliwość zabierania kaczek. No ale mam nadzieję, że prędzej czy później to jeszcze powróci. Jeśli w ogóle coś takiego się wydarzy, to dopiero nastąpi to zapewne po zakończeniu mojej serii Zagrajmy w Dying Light 2. Znowu lecę w stronę Tamy, dlatego że tutaj mamy kolejny kod do sejfu. I to będzie tu już na miejscu. Przy okazji odkryjemy sobie kryjówkę nocnego biegacza najwyraźniej. To tutaj na zachód od dzielnicy Garrison. No dobra, to jeśli chodzi o kryjówkę, to wystarczy tylko wejść do busa i odpalić zasilanie, co? Zróbmy to. Nie zaszkodzi. No ale jeśli chodzi o sam kod, to będziemy musieli wejść na górę. Tutaj jest ten safe do otwarcia. Wdrapmy się zatem. O ile damy radę. I proszę bardzo. Tutaj w tym pojemniku mamy notkę z kodem do safe'u. Więc sprawdźmy, jaka tym razem czeka zagadka. Chociaż nie zawsze jest to zagadka. Chrzest Polski. Proszę, proszę. No, chyba każdy powinien znać tę datę. 966 rok. Ale przy okazji zagraniczni gracze mogą się czegoś nauczyć. Czyli dajemy 9, 6 i jeszcze jedną 6. I co tym razem w środku? Patrzcie, kolejna czerwona kaczka, czyli to, co mówiłem wcześniej, obowiązuje również i tu, że nie można jej zabrać. No i teraz myślę, że jest odpowiednia pora, aby polecieć z różnymi znajdźkami, które są do zdobycia już w samym Central Loop, a nie na obrzeżach miasta. Na początek w Downtown została mi tak naprawdę ostatnia znajdźka, ostatnie nagranie chciałem powiedzieć, ale chodzi oczywiście o ostatni tekst, ostatnią notkę. I to będzie tutaj, w autobusie. Możemy stąd zabrać jakąś ulotkę wypożyczalni filmów. A to my mieliśmy już różne ulotki do tej pory. To będzie element kolekcji, chyba tak. Proszę bardzo, czas mega wyprzedaży w wypożyczalni Jaceks. Jakże swojsko brzmiąca nazwa firmy. No i tutaj opis, z którym możecie się zapoznać. I nawet mamy easter egga, dwóch typów podcast, proszę. Tym razem przenosimy się do kantyny Rybie Oko i stąd będziemy mieli prostą drogę do kolejnego sejfu. Tutaj się przeniesiemy. No, żeby mi się też krzywda nie stała. Proszę bardzo. Interesuje nas ten budynek tutaj. Wejdziemy do środka. Niestety mamy trochę zarażonych, ale właśnie tutaj w szafie jest notatka z kodem. Najpierw to rozprawię się z tymi zarażonymi, tylko sprawdźmy jeszcze, jaki to będzie kod w tym przypadku. Little boy. Długość w stopach, średnica w calach i waga ładunku w kilogramach. Nie mam pojęcia, o co chodzi.
Z zarażonymi już się rozprawiłem, ale przyznam, że jeśli chodzi o ten kod do sejfu, to sam bym na to nie wpadł i po prostu poszukałem odpowiedzi w internecie. Okazuje się, że Little Boy to jest kryptonim bomby jądrowej i trzeba było właśnie się zorientować w tych wszystkich danych, wymiarach, wadze i tak dalej. I to wszystko się składa na pełen kod do sejfu. Na początek mamy 10, teraz 28 i 64. A człowiek, kurczę, uczy się nowych rzeczy przy okazji takich aktywności. I proszę, widzę, że teraz ciągle będziemy znajdować te sejfy z czerwonymi kaczkami chyba. W pływającej fortece espeków mamy jeszcze jedną notatkę, której do tej pory nie znaleźliśmy. Tutaj schodząc na dół jest coś rzeczywiście do zdobycia w tym miejscu. Przepis numer 1. Możemy rzucić okiem. Tam się przez chwilę jakieś lupy pojawiały, ale to przypominam, że jest dostępne od pewnego czasu po wykonaniu jakiegoś zadania. I niczego nowego tam nie mamy. I proszę, mamy przepis na polskie pierogi tym razem, a przypominam, że wcześniej zdobyliśmy już przepis na polskie pyzy, więc został nam jeszcze jeden. Tutaj jest ten wcześniejszy. Czekamy w takim razie na jeszcze jeden przepis. Gdzieś najwyraźniej w Central Loop musi być do zdobycia. Jednego przedmiotu kolekcjonerskiego brakuje mi też w dzielnicy Muddy Grounds. Tutaj sobie oznaczyłem tę lokację i to będzie ten kontener przed nami. Miejsce, do którego możemy wchodzić przy pomocy klucza GRE. A więc otwórzmy sobie to od razu, tylko uwaga na zarażonych z tyłu. Już atakują. Wolę się rozprawić, żeby nie przeszkadzali przypadkiem. No i teraz tak. Mamy tutaj safe. Wojskowa apteczka. Notka. Oczywiście notka z kodem do safe'u. Więc zapoznajmy się z tym, czy to będzie wprost powiedziane, jaki to kod, czy kolejna zagadka. Odpowiedź na wielkie pytanie o życie, wszechświat i całą resztę w zapisie binarnym. To też, szczerze mówiąc, nie znam odpowiedzi. No i okazuje się, że wystarczy po prostu dać 30, no bo skoro kod binarny, no to system zero-jedynkowy. Tylko no ja się zastanawiałem, czy trzeba to jakimś konkretnym ciągiem liczb poprowadzić, ale po prostu jedynka i zero na zmianę. No i to wystarcza, żeby otworzyć. A w środku znowu mamy czerwoną kaczuszkę. Dodatkowo jeszcze mina. Cztery pamiątki pozostały mi do zdobycia w dzielnicy St. Paul Island. Na początek udałem się tutaj do stacji elektrycznej i musimy wdrapać się tutaj na sam szczyt. Więc na dobry początek wjedziemy na dach tej stacji elektrycznej, no a później pozostanie nam się jeszcze dalej wspinać, aż do czasu, kiedy zdobędziemy notkę, której nam brakuje. No tutaj najlepiej chwycić się drabiny. Mam nadzieję, że uda mi się dobrze doskoczyć. Trzeba by tak, kurczę, złapać się z tej strony. I oczywiście się nie udało. Wycofajmy się w takim razie, bo jeszcze będzie kolejna próba. Wydaje mi się, że od dołu też bym dał radę. Tak, bo my tutaj możemy tak naprawdę rozpocząć wspinaczkę. To może tak będzie rozsądniej zrobić. Z tego co widzę, to możemy się tego bez problemu łapać. Jedynie pozostaje taka kwestia, żeby wystarczyło nam wytrzymałości, ale mam nadzieję, że z tym problemu, kurczę, nie będzie, co? Chociaż też przypadkiem nie jest tak, że kiedy się wspinamy po drabinie, to wtedy odpoczywamy. Zaraz to będę musiał sprawdzić. Tutaj mi się zużywa wytrzymałość. Więc to nie takie proste, ale właśnie wydaje mi się, że na drabinie to odpoczywaliśmy. Tak, jak najbardziej. Tutaj możemy się zatrzymać. I ten pasek nam się uzupełnia wtedy. To dobre i to. Bo to oznacza, że wcale nie potrzebujemy zbyt dużo tej wytrzymałości tutaj.
A to już chyba tylko prosta droga na górę. Dobra, może skakać nie będziemy, tylko dla bezpieczeństwa tędy próbujmy. A to nawet przypomina mi się teraz, że jak swego czasu na podobnym wysokim kominie znaleźliśmy jakąś notkę, to też ktoś napisał, że inna znajdźka też w takim miejscu będzie. No i chyba mamy rzeczywiście tego potwierdzenie. No, na dobry początek, to ja jeszcze tutaj będę chciał przeskoczyć. Teraz tu naprawdę byśmy nie chcieli spaść, co? No ale chyba już nie ma takiego zagrożenia. Trochę to czasu zajęło, ale grunt, że się udało. I tu faktycznie mamy przepis numer 2, czyli chyba doczekaliśmy się kolejnego przepisu na polskie danie. Po pierogach i pyzach. Co takiego jeszcze może tutaj być? Polski bigos, no oczywiście, że tak. No i tutaj też się możecie zapoznać z całą treścią. W zachodniej części St. Paul Island mamy wiatrak jesion i tutaj pod tym wiatrakiem jest mieszkanie, do którego powinniśmy się dostać. Zaraz przy tej prowizorycznej windzie tutaj jest otwarte okno, więc spróbujemy tam się wdrapać. Chyba nie powinno być problemu. Przechodzimy przez korytarz do mieszkania. Ewentualnie można jeszcze odsłuchać za chwilę wiadomości na sekretarce. Tutaj nieciekawe sceny, szczerze mówiąc, no ale jest notka. Współczesna historyjka dla dzieci, potwory istnieją, ale to jeszcze sprawdźmy w takim razie tę wiadomość, co? Wiadomość pierwsza, otrzymana 24 maja 2022 roku o 18:53. Skarbie, podjąłem decyzję. Nie przyjadę do Villetorza. Nie opuszczę mojego domu. Miałbym dać się wypędzić z domu, który spłacałem przez pół życia z powodu zamieszek? Z powodu jakiejś grypy? Sam zrobiłem to wszystko. Od ustawienia płotu po układanie każdego kafelka w łazience. Odmawiałem sobie wszystkiego przez całe życie z powodu tego miejsca. Nie opuszczę go teraz. Kiedy ten bałagan się uspokoi, po prostu wróć. Będę czekał sam. Wiadomość druga. Otrzymana 29 maja 2022 roku o 18:07. Cześć. Dzisiaj wszystko dobrze. Na zewnątrz cisza. Mam dużo wody i jedzenia. Jest tylko jedna sprawa. Bandyci próbowali się włamać. Zostali przepędzeni przez dobrych ludzi. Jacyś studenci, mili i odważni. Zaprosiłem ich, żeby ze mną zamieszkali. 8 osób. Myślałem, że będzie jeszcze wiadomość trzecia i się czegoś dowiemy, co się tu stało, ale najwyraźniej nie. Resztę musimy sobie po prostu dopowiedzieć. Tymczasem to jest ta historyjka dla dzieci. Okej, no to już może tego na głos czytać nie będę, bo jest tego trochę, a wciąż przed nami jeszcze sporo notatek do znalezienia. Tym razem interesuje nas ten kościół, do którego dostawaliśmy się w ramach misji fabularnej. Skorzystamy z jednego wejścia, aby przejść do tego głównego pomieszczenia, gdzie rozgrywała się akcja ówczesnej misji. No to tutaj między innymi walczyliśmy z Aitorem, ale jest bardzo ciemno, kurczę. Chyba nie było tutaj tak ciemno swego czasu, mam wrażenie. No dobra, no nieważne. Spróbujmy wejść na górę. Naprawdę, wspominam to, że jednak było tutaj jaśniej, ale może tylko mam takie wrażenie.
Proszę bardzo, jest notka z zaproszeniem na ślub, jak się okazuje. A to mogę przenieść swoją drogą i odblokować sobie drugie przejście na przyszłość. No cóż, sprawdźmy jednak to, co znaleźliśmy. Tutaj. Alice i Steven zapraszają na ceremonię zaślubin, która odbędzie się 11 czerwca 2022 roku. Mamy jeszcze parę minut w tym odcinku, żeby zebrać inne notatki. Ogólnie i tak nie będziemy w stanie zdobyć absolutnie wszystkich, bo niektóre nadal są do zabrania w ramach misji fabularnych, ale skupmy się na tym, co możemy na razie zebrać. Po raz kolejny musimy wykorzystać klucz dostępu GRE i uważać na zbliżającego się zarażonego. To będzie tutaj, czyli tak jak już miało to miejsce wcześniej w tym odcinku, że wchodziliśmy do tego typu kontenera. Jest safe. No a to oznacza, że będzie i kod do sejfu. Patrząc na mapkę, no to jesteśmy w południowej części St. Paul Island, dokładnie tutaj. No i teraz zobaczmy, bo ostatnie te kody są dość, może nie tyle skomplikowane, ale nie da się tak łatwo ich odgadnąć. Zakończenie II wojny światowej w Europie. O kurczę, powinienem to znać, ale dokładnej daty już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Więc wolę to sprawdzić, upewnić się. No tak, to oczywiście 8 maja 1945 roku. Miesiąc i rok, wiadomo. Byłem pewien, ale szczerze mówiąc już nie byłem pewien konkretnego dnia. Więc tutaj musimy podać 8 i 5, czyli właśnie 8 maja. Teraz 19 1945. Kolejna kaczka będzie? Oczywiście, znowu ta czerwona. Pora na kolejną dzielnicę i obóz bandytów, już przejęty oczywiście przeze mnie dużo wcześniej. Znajduje się teraz na obrzeżach tego obozu. I trzeba przejść kawałek. Tutaj na skrzyni mamy rzeczywiście notkę. Takie bardziej charakterystyczne miejsce. Jeszcze raz spójrzmy na mapę. Praktycznie niemalże na samym środku tego obozu mamy tę notkę. 97 już mamy pamiątek. Utrzymajcie obóz. Mimo że nie ma on dużego znaczenia strategicznego, to w przyszłości będzie można zsyłać tam więźniów politycznych. SP nie powinno spieszyć się do jego odzyskania, dlatego możecie spać spokojnie. Uważajcie jednak na pielgrzyma. Wciąż wtyka nos w niewłaściwe miejsca. Jeśli go zobaczycie, odzyskajcie klucz GRE i zabijcie gnoja. PS, jeśli złapaliście jakieś dziewczyny, dajcie znać, a was odwiedzimy. Co się tyczy złapania pielgrzyma, to coś im chyba nie wyszło. Jeszcze w tym samym regionie, ale po zachodniej stronie mamy jeszcze jedną notkę. Później będziemy mogli przenieść się do kolejnej dzielnicy. I znowu jest to notatka renegatów, przeczesanie centrum. Tutaj niedaleko anomalii GRE można to znaleźć. No to sprawdźmy, jakie tym razem rozkazy mieli. Zabezpieczcie okolice. Jeśli napotkacie niebieskich, wyeliminujcie ich, zanim zdążą wezwać posiłki. Uważajcie także na pielgrzyma. Wygląda na to, że dołączył do tych esperskich psów i pojawia się tam, gdzie nie powinien. Jeśli chodzi o region Garrison, to tutaj zaczynamy od dwóch notatek dostępnych blisko siebie. Po pierwsze, po tej stronie mamy jakieś pomieszczenie, do którego można się dostać. I zobaczmy. Ewangelia Haran. W ogóle mamy zdjęcia też. Pewnie twórców gry. To już nie pierwsze miejsce, gdzie na różne zdjęcia znajdujemy. Wcześniej też tak było przecież na bazarze. No ale sprawdźmy, bo wydaje się, że będzie jakieś nawiązanie do pierwszego Dying Lighta.
I nastanie plaga, jakiej świat nie widział, która wypleni złych i nieprawych, wyrwie chwasty spośród kwiatów i oddzieli ziarna od plew. Moi drodzy, kiedy wreszcie otworzymy oczy i dostrzeżemy to, co znajduje się przed nami, ile jeszcze naszych braci i sióstr, ojciec i matek, synów i córek, musimy pochować, nim się opamiętamy. Ten wirus, ta plaga, to kara za nasze grzechy, wszak nasze życie przepełniała duma, chciwość, hipokryzja i kłamstwa. Nie jest jeszcze za późno. Litościwy Bóg nie chce zniszczyć świata, lecz chce zbawić nas od zła, które wprowadziliśmy do naszych serc. Spójrzmy w głąb siebie, odnajdźmy nasze sumienia i determinację, by na nowo wrócić na drogę sprawiedliwości, byśmy wznieśli się ponad nasze grzechy, nim pociągną nas one na dno. Nie pozwólmy, by szatan zatriumfował. Ja, jeszcze jedna notka tego typu nas czeka, z tych różnych jakichś ulotek i tym podobnych. Pytania do Eliasza. Eliaszu, po raz ostatni pytam, co się dzieje w waszym obozie do diabła? Dlaczego nie wypełniacie rozkazów? Wasza grupa miała opuścić tamten obszar 2 tygodnie temu. Docierają do nas niepokojące plotki na temat sytuacji u was. Podpisał się pułkownik Williams. W tym momencie znajdujemy się przy przejętej stacji elektrycznej w Garrison. Tutaj po drugiej stronie możemy wspiąć się po jednej ze struktur wzniesionych przez ocaleńców. Po drugiej stronie mamy budynek, w którym znajdziemy kolejną notkę, jakieś rozkazy dla renegatów ponownie. Tych akurat tutaj mi brakowało nieco. Specy węszą w okolicy wieżowca VNC, mogą chcieć wykorzystać pobliską stację transformatorową i przywrócić w nim zasilanie. Przejmijcie stację i brońcie jej do przybycia wsparcia. Gdyby miała wpaść w ręce wroga, zniszczcie ją. Nie pozwólcie zbliżyć się pielgrzymowi. Teraz udałem się do przejętego już przeze mnie obozu bandytów, tutaj na ten budynek, wykorzystując sobie prowizoryczną windę. I musimy dostać się jeszcze do tego sąsiedniego budynku, gdzie, jak się okazuje, tutaj pominęliśmy wcześniej ostrzeżenie przed Aidenem, czyli oczywiście kolejne rozkazy dla renegatów. Szef nadal szuka tego całego pielgrzyma Aidena. Mówią, że gość używa sporej ilości inhibitorów, uważajcie na niego, mamy drużynę gotową do pomocy z tym typem, nie zbliżaj się do niego w pojedynkę, wiesz co to gówno potrafi zrobić z człowiekiem, Huber. Tym razem w okolicach zalanej części miasta, gdzie mamy odkrytą kryjówkę nocnego biegacza, o dziwo nie zauważyłem tutaj wcześniej notatki, mimo że tę kryjówkę przecież sam odkrywałem, ale mamy jakieś teorie spiskowe. Czyli jedna z tych ulotek, które czytaliśmy wcześniej. Obudźcie się, lemingi, ten wirus to ściema. Ze wszystkim stoją światowe elity rządowe sponsorowane przez korporacje. Chcą narzucić nowy ład, w którym zwykli obywatele, tacy jak wy czy ja, są kontrolowani przez nanochipy wstrzykiwane za pośrednictwem szczepionek, podstępną technologię 5G, elektroniczne kagańce, broń psychotroniczną, chemitrailsy, holograficznych sobowtórów. Celem są nawet nasze dzieci. W bajki, które oglądają, wplatany jest podprogowy przekaz. Rządzony przez starożytnych obcych Komitet 300 chce, byśmy byli beztroscy i posłuszni. Wtedy łatwiej będzie im nas zniszczyć. Nie wierzcie w ich kłamstwa na temat tego wirusa. Odrzućcie ich taktykę kontroli umysłu. W trosce o was samych i o wasze dzieci przebudźcie się i walczcie. No i została już mi tylko ostatnia notatka, całą resztę będziemy mogli dopiero zdobywać w misjach fabularnych, więc to jest ostatnia rzecz, jaką robimy w tym odcinku. Tutaj mamy kod do sejfu, sam sejf jest w tym miejscu, tylko jeszcze zapoznajmy się z tym kodem w takim razie. 104, pamiątki zebrane, 0 absolutne. To inaczej minus 459 stopni Fahrenheita, dlatego 459 to jest kod do tego sejfu i mamy kolejną kaczkę. W tym miejscu już się z wami pożegnam, oczekujcie na kolejne materiały, w których będziemy kontynuować misje fabularne. No i też pokażę wam jeszcze jakieś easter eggi, gdzieś tam w międzyczasie wplotę je w te ostatnie odcinki. Cześć!